jednym z prezentów był Julian Nowina Sokolnicki. Tak, ja mam bardzo dużo zgromadzonych już wiadomości i właśnie do mnie taki list podpisał. Juliusz Nowina Sokolnicki, prezydent, tak. Przysłał do pana list? No wspaniale. Szanowny panie prezesie, to chodzi o prezesa Komitetu Budowy tego pomnika. Niniejszym przesyłam za zapowiedziane w liście dokumenty, dyplom dla pomnika. Nie, to pomnika. Dla pana dla dyplom. Mnie, tak. Tak, i orderu odrodzenia Polski, tak, dla pana prezesa. Dołączam jednocześnie akt przekazania władzy doktorowi Tyczka. Tak, ale oni dogadali się z Wałęsą, a Wałęsa z kolei z SB, że to inaczej zobaczy. Kompetencje i komu to ma dać? Aha. Marszałkowi Senatu, tak. I to utknęło u marszałka Senatu. Tak. On to schował do szuflady prawdopodobnie, tak, i to leży tam do dziś. Tak. Nie otrzymałem do tej pory potwierdzenia. No list 13 stycznia 91 roku. To jest wielka historia, dlatego tak, że my wracamy do tej historii znowu, ponieważ Wałęsa zdradził całą tą... Ale Wałęsa na większą skalę, dlatego że był prezydentem przecież Rzeczypospolitej, no trzeciej RP. Więc jeśli chodzi o ten order, to czterem osobom przyznano. I księdzu Henrykowi Jankowskiemu. Tak. Ja znałam księdza Kałato. Ja w Gdańsku studiowałam. Na Jasnej Górze przy Orowi. Tak. Wałęsie, tak. I mnie. I panu doktorowi Kaczorowski z Kuzińska. Kaczorowski mówi, że ja się zrzeknę, bo ja nie dobrze, panie prezydencie, ale czy ja dostanę od pana? A on mówi, no nie, to nie mówię panu zagwarantować. Ale Wałęsa się rzeknie. Nie, on to nie potrafi, on mi się nie zrzeknie. Sam ja też w Londynie poprosił Kaczorowski. A i to przy okazji pani pokazuje, że to jest właśnie, że jestem ofiarą prześladowań, represji właśnie. To są decyzja. Bardzo cenne dokumenty, a kopie takich dokumentów mogły? Proszę bardzo. Bo szczególnie tutaj właśnie to, no ale... tego. Proszę. Tak, dziękuję bardzo, bo to... Bo ja chcę książkę pisać, no kręcę różne dokumenty na ten temat, filmowe, ale też i książkę chcę napisać właśnie o restytucji drugiej RP, która stanęła, no spełzła na niczym, bo została zdławiona. Została po prostu przy pomocy Kaczorowskiego. No właśnie, jak i jak tam... dzisiaj się wklika w Google'ach prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, to wychodzi właściwie tylko Kaczorowski. A tak naprawdę tak. On był oszust, bo pierwszą linią właśnie Nowina Sokolnicki, prezydent. Konstytucja 35 roku tak. Nakazywała, że każdy prezydent ma wyznaczyć za życia następcę. Tak. No i właśnie Zaleski wyznaczył Juliusza Nowina Sokolnickiego. Tak. Ponad 20 lat oboje panowie, August Zaleski ponad 20 lat i Juliusz Nowina Sokolnicki ponad 20 lat. Tak. Z tym, że był na urzędzie. Sokolnicki mieszkał poza Londynem. I kiedy nastąpiła śmierć prezydenta, to go nie zawiadomili. On się dowiedział dopiero ze środków masowego przekazu, prawda, że zmarł prezydent Polski na uchodźstwie. I on przyjechał do Londynu, ale wtedy Anders i ta cała klika wybrali już księgowego, to znaczy Kaczorowskiego. Tak. Ta Rada Trzech, prawda? Tak. I to tym zajmuje się bardzo niewiele osób. Oczywiście, tak. Jakby zmowa milczenia wokół tego tematu jest w mediach, nawet prawicowych. Ja na przykład weszłam w spór tak naprawdę z tym tygodnikiem w sieci, bo oni dodatki
historia mają, miesięczniki historii. Więc żeby nie dokładali ręki do kolejnego zakładywania historii, bo restytucją ciągłości Polacy, prawdziwi Polacy powinni być zainteresowani i poinformowani o tym, a nie... Tutaj Sokolnickiego list jest też. Bo nie mógł przyjechać do 17 września. Niesamowite rzeczy tu Pan ma, Pan Kasz. Ja się tak cieszę, dziękuję Panu, że Pan Pani się spotkał. Dać to. Tak? Nie, chętnie. Ten list pisany ręcznie przez Juliusza Nowina-Sokolnickiego, gdy Pan mógł, to też jest bardzo dla mnie cenny dokument. Ten do Marszałka Senatu, znaczy do Pana o tym. Tak, my wydawaliśmy takie pismo. Tak. Pamięć Narodu. Niesamowite. Między innymi właśnie pomieściliśmy to z tym, że ważne jest to właśnie. Order walki i cierpienia. Uchwaliliśmy taki order walki i cierpienia. I tam była powołana w skład tej kapituły między innymi Henryk Jankowski wchodził, ale córka generała Fildorfa też wchodziła w skład tej. To wielki bohater, nie? Tak, tutaj Zawadzka, Elżbieta Zawadzka w Bydgoszczy. Później generał też w tej chwili opływają, a nie wiem. No tak, bo jest jakaś fundacja w Londynie Augusta Zaleskiego. Proszę sobie wyobrazić, kto tam przyjeżdża. Michnik. No tak, tak. Applebaum. Tak. Belka z NBP. Tak. No jak tacy ludzie zasiedli w fundacji Augusta Zaleskiego, to co tam się musi dziać w tym Londynie, prawda? Wokół, jakie musi być zakłamanie wokół tych spraw rządu, to się tak naprawdę prezydent rządu na uchodźstwie. Bo to jest ważne dlatego, że my jesteśmy w stanie wojny z Niemcami. I też o tym rzadko kto głośno mówi, że nie ma traktatu pokojowego 70 lat po wojnie. A więc według konstytucji z 1935 roku prezydent rządu pochodzi z mianowania, a nie z wyborów powszechnych. Tak. Mianowania, stąd się to bierze, że jesteśmy w stanie wojny. I dopiero 3 miesiące po zawarciu traktatu pokojowego mogą odbyć się wybory prezydenta. No tak. A tak, on z mianowania pochodzi i teraz Juliusz Nowina-Sokolnicki mianował swojego następcę Jan Zbigniew Potocki, się ten pan nazywa. I Gazeta Wyborcza się za niego zabrała, tak w cudzysłowie, jak się zabrała, to wiadomo. I ten pan, no, jest poza Polską. I można uznać, że jest wakat. Mam, proszę panią, na urzędzie. Taką rzecz. Z tym, że Matusiewicz pomógł mi zapisać na takim programie internetowym, który czytuje z tekstu maszynowego, czytuje dosłownie treść i można ją później powielać, prawda, poprawiać można, prawda, z tym, że on mi właśnie kilka takich groszów, kilka dokumentów, bo ja mam bardzo dużo tych dokumentów. Bardzo dużo. I to są tym, bardzo cenne to, rzeczy. Też, ale tego jest bardzo wiele. To taki był Ciesiłkiewicz, dziennikarz radiowy, który był pierwszym prezesem Grunwaldu. Że go później wygryźli z nim, jak tam się stało, bo było pani kilku ludzi. Ten Grunwald był szalenie atakowany, potępiany, ale to są materiały, to nie jest interpretacja, to są materiały, dokumenty. Dokumenty. Między innymi bardzo cenne. Pisze o generale. Thank you.
to znaczy ten Ciesiłkiewicz przyszedł, to było w 1978 roku. Mówił: panie generale, ja do pana. Skąd tam był, że jestem generał? Miał takie nazwisko niemieckie. Ciągle ta sama historia. Więc tak nas przeciwko.